Pitagoras to lekka imprezowa gra matematyczna, w której główną rolę odgrywają liczby. A z tego filmiku dowiecie się, jak grać w Pitagorasa. W pudełku z Pitagorasem znajdziecie talię 55 kart, dwie niebieskie kostki do gry w wariant podstawowy i kostkę czerwoną i czarną do innych wariantów gry, o których opowiem Wam na końcu tego filmiku. Na początku gry naszą talię należy najpierw potasować. Z potasowanej i przygotowanej w ten sposób talii dobieramy teraz 5 kart, tak żeby każdy z graczy dobrze mógł widzieć wszystkie wyłożone karty. Następnie jeden z graczy rzuca tymi kostkami i mamy już wynik, który musimy teraz do siebie dodać. Nasz wynik to 32. A teraz zaczyna się prawdziwa zabawa z Pitagorasem. Bowiem naszym zadaniem jest, wykorzystując podstawowe działania matematyczne, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, osiągnięcie sumy wyrzuconej na kostkach, więc mamy tutaj 32. I dysponując tymi liczbami, które widzą wszyscy gracze, teraz każdy w głowie musi, wykorzystując te działania matematyczne, stworzyć z tych liczb 32. I kiedy jeden z graczy już będzie wiedział, jak to zrobić, krzyczy "mam!" Albo może też krzyknąć Pitagoras. W tym przykładzie jest to nawet proste, ponieważ jeśli dodamy do siebie 15, 8, 5 i 4, da nam to łącznie 32. Jeśli jeden z graczy wpadnie na to, mówi "mam albo Pitagoras", w zależności od Waszego gustu, i z tych kart, z których ułożył dane równanie i jest ono prawidłowe, może zebrać wszystkie karty, które zostały użyte do osiągnięcia ostatecznego wyniku. Karta lub karty, które nie zostały użyte do osiągnięcia tego wyniku, zostają na stole. Ale mylić się jest rzeczą ludzką, więc ktoś może się pomylić. W tym przypadku, jeśli na przykład ktoś by się pomylił, to runda jest przerywana i wszyscy gracze otrzymują po jednej karcie. No, prawie wszyscy, bo ten, co się pomylił, nie dostaje nic. Bez względu na to, czy ktoś się pomyli, czy nie pomyli, do tych kart, które zostały użyte lub po prostu zostały zabrane ze środka stołu, dokładamy karty z talii i tak rozpoczynamy kolejną rundę i kolejny gracz rzuca kostkami i musimy stworzyć tym razem 68. Tak gramy do końca gry. Gra kończy się w momencie, kiedy z naszej głównej talii chcemy do tego, co leży na stole, dołożyć dołącznie 5 kart, a nie możemy, ponieważ w talii znajduje się już mniej kart. Wtedy grę przerywamy i sprawdzamy, kto jest zwycięzcą. A zwycięzcą gry Pitagoras będzie osoba, która ma najwięcej kart przed sobą. A teraz pokażę Wam jeszcze dwa warianty gry, prostszy i trudniejszy. Aby zmniejszyć poziom trudności, musimy z naszej głównej talii wyjąć karty, które są większe niż 15. Możemy również niebieską kostkę z dwoma cyframi zastąpić czerwoną kostką z dwoma cyframi. Aby zwiększyć poziom trudności, nie wyjmujemy z naszej talii ani jednej karty, a niebieską kostkę z dwoma cyframi zastępujemy czarną kostką, która ma już dużo większe liczby. I na koniec jeszcze taka ważna informacja. Może tak się zdarzyć w każdym wariancie gry, że z wyłożonych właśnie kart nie możemy osiągnąć wyniku, który wskazuje nam suma na kostkach. W tym przypadku dokładamy sobie jeszcze jedną kartę. Jeśli nadal nie możemy osiągnąć tego wyniku, dokładamy kolejną kartę, tak kiedy ten wynik będzie już możliwy do osiągnięcia. No i to tyle. Jak widzieliście, Pitagoras jest to gra, która ma bardzo proste zasady, ale dająca szerokie pole do popisu dla Waszych matematycznych umysłów. Bawcie się dobrze i do następnego razu.